24 listopada w Sędziszowskim Centrum Kultury odbyły się zaduszki z Janem Pawłem II. Podczas koncertu młodzież z Sędziszowa, Żarnowca i Sopkowa oddała hołd swojemu patronowi. On pocieszał ludzi ufających. On pod swe skrzydła przygarniał nas, zagubione owieczki. A teraz przy jego grobie zapalamy świeczki. Płonie ich wokoło bardzo wiele. Płoną, modląc się, nasze serca w kościele. Widząc teraz jego fotografie i obrazy, wspominamy, jak wcześniej wiele razy przemawiał do nas słowami swoimi. Nadzieja to wspaniałe jutro, nadzieja to Koncert został zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Świętokrzyskiej Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II, burmistrza miasta Sędziszowa, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie oraz Samorządowe Centrum Kultury w Sędziszowie. Już zapada zmrok i wiem, że inicjatywa wyszła ze Stowarzyszenia Szkół imieniem Jana Pawła II z naszego województwa. No, myśmy się nie zastanawiali ani minuty, jak była taka propozycja, żeby to organizować w naszym samorządowym centrum kultury, które też nosi imię Jana Pawła II. Pierwotnie miało się to odbywać w różnych miejscowościach, ale no, wydaje mi się, że ze względu na taki ciepły klimat, który stworzyliśmy, no, trwa to 7 rok i myślę, że jest to z takim olbrzymim pożytkiem dla wszystkich uczestników, dla tych, którzy przychodzą oglądać te koncerty, jak też taki bardzo wspaniały element wychowawczy oparty o nauczanie, o osobę błogosławionego Jana Pawła II. Myślę, że ta tradycja związana z zaduszkami, czyli taką refleksją. Listopad jest tym dniem, kiedy modlimy się za zmarłych, a po śmierci Jana Pawła II myślę, że ta tradycja, która się tak naturalnie narodziła, chyba będzie kontynuowana, bo jest to oddanie czci naszemu patronowi, też błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Udział wzięli również zaproszeni przez organizatorów goście z partnerskiego miasta Mikulince na Ukrainie. Bardzo ta scena i publiczność w Sędziszowie, Dom Kultury jest naprawdę cudo. My zawsze przyjeżdżamy z Ukrainy
jesteśmy zadowoleni zaproszeniem. No i tutaj jest bardzo dobra atmosfera. No a dzisiaj to jest naprawdę bardzo miło nam, bo no niestety u nas nie ma tak, żeby tak młodzież czciła pamięć Jana Pawła II, a warto. I chcę zaprosić ich na Ukrainę, żeby pokazali, jak można, bo ta osoba, Jan Paweł II, to jest wielka osoba, nie tylko dla Polaków, i dla Ukrainy, i dla całego świata, żeby pokazać, jak młodzież jego szanuje i cała Polska, i żeby u nas pokazali ten koncert. Byłoby nam na tym bardzo miło zaprosić, gościć do partnerskiego miasta Mikulinci, Tarnopolskie województwo na Ukrainie. Na zakończenie koncertu artyści wraz z publicznością odśpiewali ukochaną przez Ojca Świętego barkę. Uroczystości organizatorzy złożyli kwiaty i znicze przed tablicą poświęconą pamięci Jana Pawła II.